czy warto usuwać piece kaflowe w kamienicy? Albo czy warto usunąć piec wszystkożerny, tak zwany kopciuch, w którym palacz pali w piecu węglem? A jeśli zmieniać system ogrzewania, to na jaki? System elektryczny, gazowy czy ogrzewanie miejskie? Zapraszam do tego odcinka. Piec czy kocioł, jak lepiej? Kocioł się mówi. Kocioł piec, grzewczy. Tak, bo piec oddaje temperaturę bezpośrednio do pomieszczenia, a kocioł rozprowadza systemem rur za pośrednictwem wody ją do poszczególnych pomieszczeń. Także mówimy kocioł. Dlatego w tym aspekcie ty jesteś ekspertem. Ludzie często pytają, no ale jeśli wspólny kocioł, to jak to będziemy rozliczać? To idzie to jakoś podzielić, żebym wiedział, że ja za swoje mieszkanie zapłacę tylko za swoje ogrzewanie, a nie, że sąsiad będzie otwierał okna i grzał. Remontowe rewolucje. Serial pokazujący metamorfozy kamienic krok po kroku oraz gotowe rozwiązania inwestycyjne. To wszystko przedstawi Wam Tomasz Laskowski, biznesmen, inwestor, szkoleniowiec. Posłuchajcie rzeczowych rozmów o nieruchomościach. Jedną z podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka jest to, aby mieli ciepło. Poznajcie Tomasza Pietrzak, projektanta instalacji sanitarnych. Witam, Tomasz. Witam, bardzo mi miło. Witam. A więc Tomasz, co tutaj trzeba zrobić w takim starym budynku w kamienicy na Chojnickiej 17 w Starogardzie Gdańskim, aby tu było ciepło? Czy instalacja jakaś taka z ciepłowni miejskiej, czy gazowa, czy elektryczna, czy jaka? Na samym początku trzeba się zastanowić, czy budynek posiada takowe przyłącza z ciepłowni, czyli przyłącze ciepłownicze lub gazowe. No tak. Tutaj akurat nie mamy tej nitki z ciepłowni miejskiej, czyli pozostaje gazowe, tak? To znaczy gazowe samo się narzuca, bo jest gaz w budynku i chodzi tylko o to, aby tę instalację rozbudować. Wiadomo, jeżeli inwestor się uprze, to może również zrobić przyłącze ciepłownicze, no ale to będzie wymagało dużo więcej zachodu. Formalności i czasu, kosztów też pewnie. No i oczywiście pieniążków. Okej. Dobra, no elektryczne jest też oczywiście rozwiązaniem, natomiast w dzisiejszym odcinku porozmawiajmy o rozwiązaniu gazowym. Czy w takim budynku, gdzie mamy tutaj łącznie około 10 lokali, lepiej byłoby zrobić jeden kocioł, taki jeden piec? Piec czy kocioł, jak lepiej? Kocioł się mówi. Kocioł piec, grzewczy. Tak, bo piec oddaje temperaturę bezpośrednio do pomieszczenia, a kocioł rozprowadza systemem rur za pośrednictwem wody ją do poszczególnych pomieszczeń. Także mówimy kocioł. Dlatego w tym aspekcie ty jesteś ekspertem. Zgadza się. Powiedz, a w takim wypadku, czy lepiej zrobić ten jeden kocioł, czy w każdym mieszkaniu oddzielny? To zależy od inwestora, jaki ma plan na budynek, bo jeżeli jesteśmy inwestorem indywidualnym, to wiadomo, że lepiej zrobić na potrzeby własnego mieszkania. Jeżeli jest jakaś wspólnota, to lepiej zrobić kotłownię i jeden kocioł zaopatrujący cały budynek, ponieważ koszty inwestycji są niższe. A ile mniej więcej na ten budynek szacujesz, że może kosztować taki kocioł grzewczy? Jakie to widełki będą? Ciężko mi powiedzieć przy szalejących teraz cenach, ale myślę, że to jest od 5 tysięcy, naprawdę minimalnie, no wzwyż, w zależności jaki kocioł sobie, jakiej firmy będziemy chcieli zamontować. Od 5 tam... Wzwyż, no powiedzmy, nie wiem, 10, 15, 20 tysięcy nawet można. Za 20 to już taki tam... Powiedzmy Mercedes wśród kotłów. Okej, no tak, bo za 5 tysięcy to czasami na mieszkanie kocioł potrafi kosztować, także... Tak, tylko że te kotły, one w sumie różnią się mocą, ale jakby gabarytami i elementami, które są w środku, już nie do końca. Po prostu one mają modulowane palniki, które mają po prostu większą moc. A jak obliczasz moc na takie 10 mieszkań? Jak to robisz? No to trzeba w pierwszej kolejności policzyć zapotrzebowanie ciepła dla całego budynku. No do tego jest odpowiedni program. Trzeba wiedzieć, w jakiej technologii został budynek wykonany. Wrzuca się to do programu i wtedy wychodzi nam zapotrzebowanie ciepła, które po prostu musi taki kocioł zapewnić. I przeliczasz to. Tak, przelicza się dokładnie, w skrócie mówiąc, z czego są jakie przegrody wykonane w budynku. Rozumiem. Okej, a jakby teraz jeszcze wrócić do tego, czy
do każdego mieszkania oddzielny kocioł, czy na budynek jednostkowy, no to ludzie często pytają, no ale jeśli wspólny kocioł, to jak to będziemy rozliczać? To idzie to jakoś podzielić, żebym wiedział, że ja za swoje mieszkanie zapłacę tylko za swoje ogrzewanie, a nie, że sąsiad będzie otwierał okna i grzał. No tak jak wcześniej mówiliśmy, kocioł daje tą możliwość, że rozprowadzane jest ciepło systemem przewodów. Mhm. Po prostu na wejściu do każdego mieszkania można zamontować licznik ciepła, tak zwany ciepłomierz. Mhm. I on daje możliwość indywidualnego rozliczania każdego z mieszkań. Czyli istnieje możliwość, żeby faktycznie, fizycznie rozdzielić koszt ogrzewania mojego mieszkania. Tak. Tu w tym przypadku akurat wspólnota mieszkaniowa jest założona, także administrator będzie zarządzał tym całym procesem rozliczeniowym. Bo jesteśmy teraz na etapie piecu, a jak później z rozprowadzeniem? No bo to trzeba jakieś normy wentylacyjne spełnić pewnie. Znaczy to już proponowałbym, jeżeli wiemy mniej więcej jakiego typu ogrzewanie chcemy, jakie ma być źródło ciepła, to prędzej czy później inwestor i tak musi znaleźć sobie projektanta, z którym to wszystko skonsultuje, on to policzy i po prostu dobierze. I to już nie chciałbym teraz nikogo zanudzać, ale to jest tak wiele szczegółów, że po prostu najprostszym rozwiązaniem jest znaleźć sobie dobrego projektanta i z nim to wszystko skonsultować. Okej, okay. Super. Zatem tym wątkiem zakończmy to spotkanie. Dzięki bardzo. Dzięki. Remontowe rewolucje. Serial pokazujący metamorfozy kamienic krok po kroku oraz gotowe rozwiązania inwestycyjne. To wszystko przedstawi Wam Tomasz Laskowski, biznesmen, inwestor, szkoleniowiec. Posłuchajcie rzeczowych rozmów o nieruchomościach.